zapomniany polski pisarz, zwany przez krytyków czwartym wieszczem. Jego twórczość to powiedzieć można zapomniany skarb polskiej literatury. 2 lipca 1900 roku urodził się Florian Czarneszewicz, twórca wielkiej opowieści o kresach Rzeczpospolitej. Florian Czarneszewicz to uczestnik Bitwy Warszawskiej i Bitwy Niemeńskiej, autor powieści Nadbarezyńcy, epopei szlachty zagrodowej zamieszkującej kresy Rzeczpospolitej. Jego twórczość komuniści objęli całkowitą cenzurą. Czarneszewicz urodził się na dalekich krańcach dawnej Rzeczpospolitej, nad Berezyną, gdzieś w okolicach Bobrujska. Te ziemie już po drugim zaborze odpadły od Rzeczpospolitej. Jednak mieszkający tam Polacy, stanowiący mniejszość, zachowali polską świadomość i religię rzymskokatolicką. Późniejsze lata jego życia też związane z takimi dramatycznymi wydarzeniami. Wybuch I wojny światowej, rewolucja bolszewicka. On wraca do Polski, przenosi się tutaj do Polski i uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Bardzo tragicznie przeżywa to, że spora część jego znajomych, jego rodziny pozostała za granicą w obrębie państwa sowieckiego. On i jego rodzina znajdują się w dosyć trudnej sytuacji materialnej. Podejmują taki dosyć ryzykowny krok, ryzykowny wybór, mianowicie decydują się na emigrację. Florian Czarneszewicz w 1924 roku wyemigrował do Argentyny i tam już pozostał do końca życia. Nie będzie zawodowym literatem. Najpierw najmował się do prac gospodarskich, rolnych, później pracował w rzeźni. Wiele lat trwająca, wyniszczająca fizyczna praca jednak nie odwiodła go od pisarskiego zajęcia. Nadberezyńcy powstają w roku 1942. Jest to po prostu saga rodzinna, ale w taki sposób opisana, że porównywane są na przykład opisy przyrody do takich dzieł jak Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, czy do Sienkiewicza, czy innych wybitnych polskich pisarzy. To bez wątpienia powieść głęboko osadzona w doświadczeniu osobistym autora. Opowiada o losach tego pokolenia, które dotrwało do odzyskania przez Polskę niepodległości. O dorastaniu młodych ludzi, którzy jeszcze poddani presji rosyjskiej szkoły, jeszcze żyjąc w obrębie państwa carskiego, zaczynają walczyć o Polskę. Warto tu pamiętać, że już w 1942 roku, to jest czas II wojny światowej, ta społeczność polska, która niegdyś tam zamieszkowała, była totalnie zniszczona. Zwłaszcza w wyniku tak zwanej operacji polskiej, którą przeprowadziło NKWD w latach 30., prawda, przed jeszcze zanim wybuchła II wojna światowa. I on z tą wielką nostalgią i tęsknotą, tak jak prawda, kiedyś wcześniej Adam Mickiewicz panu Tadeuszu, opisuje właśnie tych swoich rodaków, tych Polaków, tych Nadbarezyńczyków. Powieść, która budzi skojarzenia zarówno z Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, zwłaszcza wspaniałe opisy miejsc, opisy przyrody. Z panem Tadeuszem to jest niezwykle poetycka, rozległa, epicka proza. Także, gdy brać pod uwagę przygody bohaterów, nasuwają się skojarzenia z Henrykiem Sienkiewiczem. W Polsce pozostawała ona oczywiście nieznana. Ten epizod polskiej historii, który był tak ważną cząstką doświadczenia samego autora i jego bliskich, miał pozostać nieznany, tak jak los Polaków za granicą II Rzeczpospolitej. Florian Czarneszewicz jest jakby wyjęty z kanonu polskich lektur, a powinien tam jak najszybciej wrócić. Warto choćby jego największą powieść, Nadberezyńcy, nieustannie przypominać, wielokrotnie czytać, po to, by poznać ten zapomniany los oderwanej cząstki Polski, która nigdy do ojczyzny przyłączona nie została.